Cześć wszystkim z tej strony, Eukil. A to 132 odcinek moich przygód z Margonem. O ile rzeczywiście te kalkulacje mnie nie mylą, tak mi się przynajmniej wydaje, że ostatnio nagrywałem 131. Przynajmniej tak mam zapisane na mojej liście zadań, na której to zresztą mam na drugim monitorze teraz otwarte tematy, które na dziś dla Was przygotowałem. Jeżeli ciekawi Was jakiś konkretny fragment tego materiału, bądź nie macie po prostu czasu, żeby przesłuchać go w całości, to możecie po prostu zobaczyć sobie na dole. Tam są takie timestamps. Lampy I jest rozpisane o czym w której minucie mówię. A myślę, że dzisiaj tych tematów takich dość ciekawych będzie co najmniej kilka w związku z czym można sobie od razu przeklikać, jeżeli komuś się nie chce słuchać tych pierdów w całości, tym bardziej, że kompletnie nie wiem jak sobie dzisiaj z tym wszystkim poradzę, bo znowu była jakaś drobna przerwa u mnie na kanale, e, mianowicie chyba od e, miesiąca albo dwóch nie było odcinków, e, zgodnie z tym co mówiłem w ostatnim odcinku, e, mam teraz trochę mniej czasu na takie rzeczy, też w Margon... O, o, czemu mnie tu wylogowało, ja nie chciałem opuścić gry, <laughs> co tu się dzieje? Okej. Okay. aha, to jest kamień, tutaj na początek widzicie. Ja, jak mało gram w Margonem, to potem robię jakieś różne głupie rzeczy. Jestem tak, jakbym, nie wiem, tak się zachowuje, jakbym to konto kupił od kogoś i pierwszy raz na oczy widział tą grę. Wybaczcie mi, to to chwilę zajmie, zanim ja się tu jakoś rozeznam. Stąd na seta to mi się nie chce iść za bardzo ręcznie. Może spróbujemy dojść na Waenrę. Generalnie ja mam tu dość mało kamieni, bo jak wiecie, tu jest ta słynna postać, na której. Wtedy kończyłem grę i, i trzeba było to odkupić. Potem gdzieś tam część tych kamieni poszła w ogóle z przenosinami na majunę. W związku z czym jest kamyków tyle, ile ma być na dzienne, plus jakieś tam dodatkowo tutaj na ruiny i na pustynię, oczywiście. Więc myślę, że spróbuję sobie na WNR podejść i zobaczymy, co tam się dzieje, ale tak jak zwykle, nie gra będzie oczywiście najważniejsza na tym odcinku. To znaczy, będzie najważniejsza, bo będzie przedmiotem tego odcinka, ale jak to u mnie bywa, nie. nie Obraz będzie, że tak powiem, tutaj kluczowy, w, przynajmniej tak mi się wydaje, bo, bo nie będę o obrazie za bardzo dziś mówił. No i dobra, dlaczego taka przerwa? No, tak jak mówiłem, trochę mniej czasu na samą grę. Aha, tu Plitko mamy, a Plitko chyba teraz jest we wrogim klanie. Czy Hellhounds jest teraz z nami? Nie wiem. Kurde, te geofiońskie układy, tak jak przewidywałem. Blitko jest jednak przeciwko nam, więc musimy tutaj się z nim zmierzyć, 20 lewli przewagi, to myślę, że tutaj niespecjalnie mamy, niespecjalnie mamy jakiekolwiek szanse. W ogóle fajnie dawno nie miałem PVP, bo tak jak mówię, oprócz tego, że niewiele ostatnio grałem, to przede wszystkim grałem na Majunie, gdzie tego PvP takiego wiecie, bez zgody w ogóle nie ma. No oczywiście przegrałem tutaj, nie miałem się na co specjalnie łudzić, chociaż. Plitko, co by nie mówić, jest z graczem, który potrafi zaskoczyć, ale daruje sobie w tym momencie złośliwości. Także, no nie było mnie, bo tak jak mówię, miałem trochę innych aktywności, też w wolnym czasie zajmuję się trochę innymi grami, jeżeli w ogóle zajmuje się grami, ale o tym też będzie dedykowana sekcja w tym odcinku. Oczywiście w Margonem codziennie doglądam swojego interesu aukcyjnego. Jestem tu praktycznie każdego dnia, można ze mną gdzieś tam popisać, pojawiam się, zbiję parę dwóch, nie jest też tak, że jakiś koniec gry tu znowu ktoś zaraz mi pewnie wysnuje w komentarzach. No i dobra, myślę, że. Aha, no i też przede wszystkim, dlaczego nie było nagrywania, to przede wszystkim dlatego, że nie było ciekawych tematów, do poruszenia. Jak wiecie, ten kanał od lat jest gdzieś takim już bardziej chyba e, takim komentującym, jakby to powiedzieć, gdzie, gdzie po prostu e, komentarzowym, może o e, gdzie bardziej skupiam się na tym, żeby rozmawiać o jakichś nowościach w grze, prowadzić jakieś wywiady i tak dalej. Też wywiady były może za 3 czy 4, to to słaby przykład jest, ale e, no ta gra gdzieś tam moja nie była nigdy. Znaczy nigdy nie była przez większość czasu chyba najważniejsza, ja tu nie robiłem jakichś spektakularnych rzeczy, zazwyczaj nie szukałem herosów, zwykle stałem na dwójkach i tak dalej, i tak jest zresztą do dziś. Także no nie było po prostu o czym gadać za bardzo, bo nie lubię robić czegoś na siłę, nie to, to, że gdzieś tam liczby by i tak były, to mnie nie zachwyca, jeżeli ja będę po prostu szukał jakichś tematów, które mnie totalnie grzeją i, 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 i wiecie, i, i robił coś, czego bym nie chciał robić. O, Właśnie rozbrzmiał mój budzik. Powiem wam ciekawostkę, jest godzina 17.15. To jest godzina, o której Eukil odnawia wszystkie aukcje w Margone. Ale dzisiaj sobie to daruję, bo jest odcinek. Nie chcę, żeby wam zeszła godzina na to, więc mniejsza o to. Dobra, no to może coś poekspimy na ekranie. A w międzyczasie porozmawiam na tematy dla tego odcinka kluczowe. Śmiem sądzić, że jednym z najgorętszych tematów roku 2021... Będzie, a w zasadzie tego początku tego roku, będą nowe dwa światy. Dwa, bo prawdopodobnie będzie mówiło się głównie o jednym, ale tak naprawdę zanosi się na to, że w najbliższym czasie powstaną dwa nowe światy. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dlaczego mi się tak wydaje? No bo oczywiście jest temat Erebosa, który poleciał na Unię, i tutaj pojawił się parę dni temu post, że będzie można ten slot zarezerwować i de facto Garmo mogłoby się z tego wycofać i powiedzieć, że na przykład w ramach tego slota zrobią nowy świat publiczny, ale jak dobrze wiemy, od jakiegoś czasu trwały prace nad nową infrastrukturą kodu, która to zawsze chyba. Głównie chyba kodu. Nie wiem, nie, nie, nie pracowałem nigdy w Garmo, nie wiem jak to tam wygląda, ale wiem, że jakieś tam zmiany techniczne miały zajście w kontekście tego, żeby właśnie można było uruchamiać większą ilość serwerów, żeby już nie było takich dziwnych ograniczeń. W związku z czym zapowiadano, że nowy świat najprawdopodobniej powstanie dopiero po tym, jak z tymi zmianami się uporają. I gdzieś tam pamiętam, że rzucił mi się nie tak dawno gdzieś jakiś post, chyba jakiegoś MG, nie jestem pewien czy nie kwanita. Nie chcę tu nic przekręcić. Nie miejcie tych słów zapewnik, bo nie przygotowałem się do tego odcinka na tyle, żeby gdzieś tam archiwa sobie węszyć, ale gdzieś był post, bodajże z datą, albo tu Devilian pisał, że około pół roku może to potrwać, zanim się jakkolwiek spróbują z tym uporać. Wydaje mi się, że minęło trochę mniej, ale skoro jest już teraz ta cała, ten cały konkurs na nazwę Nowego Świata Publicznego, to wydaje mi się, że może coś nowego powstać i to wcale nie na slocie po właśnie świecie. Erebos. Także zanosi się na to, że powstanie zarówno świat prywatny, nie wiemy jeszcze kogo, bo dopiero będzie można zajmować slota, chyba jakoś mniej więcej za tydzień. Nie pamiętam szczerze mówiąc daty, bo się tym nie interesowałem specjalnie, ale. No jak zwykle trzymamy kciuki, mam nadzieję, że ktoś łebski to zrobi i e, będzie coś fajnego, jakiś fajny świat prywatny powiem wam szczerze. E, aha, czy będę grał na Nowym świecie, to jeszcze będzie, będzie taki temat, to może e, tam wtedy odpowiem. E, ale dobra okej, okay. przejdźmy do tematu na razie świata publicznego, bo myślę, że to będzie dla większości z Was znacznie ciekawsze i dla mnie z pewnością też by było, gdyby nie to, że gdzieś tam ostatnio, po pierwsze, ta rywalizacja sama w sobie mi się trochę odwidziała w tej grze i to w zasadzie nie ostatnio, tylko parę ładnych lat temu. A po drugie, no tak naprawdę mam postacie rozwinięte na dwóch światach publicznych, więc branie się gdzieś tam za trzeci. Byłoby trochę głupotą I owszem, mógłbym na trzecim zwojować na pewno więcej Niż zwojowałem na chociażby Gefionie Ale tak sobie przejrzałem w sumie wszystko Że na Gefionie, jeżeli bym sobie dalej Pomału coś tam robił I brnął To też nie jest to jeszcze rozdział wcale zamknięty Majunka jak majunka Fajnie mi się tu gra tak właśnie casualowo Tak jak lubię Lubię sobie tu wbić właśnie tak na 20 minut Jak chcę sobie posać na dwójkę Na dwójce nic tam nie odbijać, nie grać grupowo, to, to, to jest spoko świat naprawdę, w związku z czym tak naprawdę nie potrzebuję trzeciego świata, ale od trzeciego świata nie potrzebuję, ojeju, jak to, jak to zabrzmiało w ogóle, <laughs> oh, to można było dwojako zrozumieć, w każdym razie znaczenie oczywiście było takie, że nie potrzebuję trzeciego serwera w Margonem, żeby na trzecim serwerze w Margonem grać. Więc tak, generalnie a propos tych dwóch nowych światów, korcił mnie trochę taki clickbait Chciałem zrobić film o tytule Kiedy powstanie nowy świat? No bo de facto mogę odpowiedzieć. Nie wiem, ale uznałem, że nie będę się zachowywał jak youtuber, bo to trochę jednak nie w moim stylu i chyba nie do końca też byście byli z takiego czegoś zadowoleni, więc daruję sobie udawanie, że mam tu jakieś nie wiadomo jakie przecieki, ale mam kilka podejrzeń, więc tymi podejrzeniami mogę się gdzieś tam z wami zaraz podzielić, do tego na pewno przejdziemy zaraz, ale jeszcze zanim przejdziemy do podejrzeń, chciałbym podzielić się z wami takimi moimi fantazjami, a w zasadzie jednym. Jedną fantazją, bo podejrzewam, że gdybym zapytał Was na live, na przykład jakimś, czy macie, czy macie jakieś pytania właśnie do mnie, czy co chcielibyście wiedzieć o tym świecie, to na pewno padłoby jakieś pytanie w stylu: czy to będzie świat. Specjalny? Nie wiem, czy to się tak określa. No wiecie, w sensie, czy będzie to normalny świat publiczny, jak powiedzmy Gefion, Jaruna, Lelwani, Telawel, Darhuna i tak dalej? Czy będzie to na przykład świat o jakichś dziwnych założeniach, jak Brutal, Perkun, Majuna, Berów i chyba coś tam jeszcze. Możliwe, że coś pominąłem. Ee, więc od razu mówię, że domyślam się, że to będzie zwykły świat, najzwyklejszy, tak jak Phobos, bo te światy specjalne w Margonem nigdy nie za bardzo wychodziły, chyba że mówimy tutaj o, na przykład, Pandorze, która jest jakby nie było spektakularnym sukcesem. I zanim powstał Phobos, no nic takiego jeszcze, żeśmy nie widzieli, żeby. Jakiś świat cieszył się aż takim wzięciem Także yy, myślę, że w świat specjalny nikt tutaj nie pójdzie Też pamiętam, widziałem jakieś wypowiedzi Chyba MG parę, parę ładnych miesięcy temu Że yy, ten świat... Co? Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Czy, 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 wy to widzicie? Czy, czy to jest jakiś błąd? Czy coś zmieniono? Okej, okay, jakiś błąd co to było? Ale będę miał miniaturkę intrygującą w ogóle. <laughs> o kurde. No, to piękne. Yy, znaczy, do, ja od razu mówię, że yy, domyślam się, że to jest spowodowane moimi dodatkami, jakimś tam dodatkiem na szybsze przechodzenie przez mapy. <laughs> Ale tak pięknie się zrespiła w takim <laughs> miejscu, że byłbym skłonny w to uwierzyć, że ją przenieśli yy, pramatkę. Ciekawe. Dla tych, którzy nie wiedzą, pramatka oryginalnie powinna się respić w tym miejscu. Tutaj o. Zresztą podejdę, Wam pokażę. Tutaj normalnie się respi, właśnie pramatka. No ciekawostka, myślę, że, że można było się przestraszyć w ogóle jej w tamtym miejscu. Cholera. Ech, szkoda, że nie spróbowałem zaatakować, ale nie, nie spodziewam się, że, że, że mógłbym tak, tak zrobić, że mogłoby się to jakoś dobrze skończyć, pomijając już fakt, że i tak bym padł, nawet jeśli. E, dobra, więc jaki świat ja osobiście chciałbym zobaczyć? E, można pomyśleć, że chciałbym zobaczyć świat zwykły, tak jak chyba wszyscy. No i okej, okay, być może bym chciał, ale to nie jest dla mnie nic szczególnego, ja jako gracz, powiedzmy... Nie wiem czy stary, zaawansowany, korcimy tu takie powiedzenia, ale to jest z kolei takie bardzo mm, mało skromne i takie dziwne. No, no, wiecie o co chodzi. Gracz z jakimś tam starzem, który już ma powiedzmy rozwinięte postacie na jakichś światach. No, ja nie potrzebuję nowego wyzwania, nie potrzebuję zaczynać gdzieś od zera, z mniejszą konkurencją, bo mój czas był, ja, ja mogłem sobie zaczynać. Zresztą, zarówno na Gefionie, jak i na Majunie tak naprawdę zaczynałem już w pierwszym dniu, gdy te światy powstawały i oczywiście nie na tych samych postaciach. O nie padłem, nie na tych samych postaciach, ale rzeczywiście miałem taką szansę i zresztą tam byłem, bo zawsze mnie interesowały otwarcia światów, zawsze, prawie na każdym świecie byłem na starcie. Pamiętam, byłem na Katacha, na terawelu, na Majunie, Zorzy, Gefionie. I na pewno na jakimś jeszcze, jeśli chodzi o te publiknie. E, zawsze lubiłem te pierwsze dni. A, na tps też rywalizowałem nawet o topkę przez pierwsze parę dni. Na Nomadzie zresztą pamiętam, e, to, to był bardzo trudny dla mnie e, świat w rozpoczęciu swojej przygody, e, ponieważ ja byłem wtedy za granicą, a za granicą nie dało się założyć aplikacji e, mobilnej w tamtych czasach, więc trzeba było trochę bardziej pokombinować e, jakieś vpn -y, coś takiego I, i pamiętam, że jakoś chyba się to udało zrealizować, ale e, nie było łatwe, tym bardziej, że w tamtych czasach nie były to wcale takie popularne rozwiązania jak dziś. E, no, miłe wspomnienia w zasadzie, e, chociaż docelowo o, oczywiście jak prawie wszędzie usunąłem postać. Eee, w każdym razie, przechodząc do meritum, jaki świat bym widział tutaj, myślę, że dość ciekawa, a przynajmniej intrygująca propozycja z mojej strony. Eee, świat bez GRP, czyli e, wymyśliłem to w ogóle przed chwilą, jak spisywałem temat na odcinek, pomyślałem, fajne pytanie, jaki świat bym widział, nie? I tak myślę, zajebisty byłby świat, na którym można grać solo, nie? Że grasz bez ekipy, bez klanu i tak dalej. Świat bez GRP, i myślę, że to by było coś, Totalnie innego niż znamy. Oczywiście byłby tu problem z jakimiś kolosami, trzeba by było to albo usunąć, albo stałoby to puste, albo jakoś osłabić. Nie wiem. Nie wiem, jakby to miało być rozwiązane, ale uważam, że taki świat do takiej gry, powiedzmy solo, byłby czymś totalnie zajebistym, nie? Mnie na przykład odstrasza w margonem od lat gra grupowa, na to mi zwrócił uwagę kiedyś właśnie Big Milek i uświadomiłem sobie, że ja też tak naprawdę nie lubię gry grupowej, bo o ile lubię rozmawiać z ludźmi, lubię zawiązywać nowe znajomości i tak dalej, tak grupowa gra zwykle się kończyła dla mnie po prostu źle. Często było tak, że gdzieś tam pojawiały się jakieś za plecami fałszywości, raz tu się graczy raz gdzie indziej eee, tak naprawdę wolę przyjaciół bez zobowiązań niż przyjaciół eee, powiedzmy, którzy nie wiem czy są przyjaciółmi dla mnie dlatego, że nie wiem, mam fajny klan czy są przyjaciółmi, bo naprawdę mnie lubią i tak też mieliśmy zresztą z Big Milkiem, że zawsze się lubiliśmy i ta relacja była w porządku Big Miller, jakby ktoś nie wiedział to jest taki mój kompan z którym gram od chyba 8 już lat około albo więcej nawet i ta relacja zawsze była lepsza, gdy nie graliśmy razem, bo jak graliśmy na jednym świecie i za mocno nam wchodziło, to niejednokrotnie było tak, że na przykład jeden poszedł do innego klanu, drugi miał jakąś inną decyzję i przez to były jakieś głupie kłótnie, docinki. Raz nawet właśnie słynna sytuacja z tym, jak wywalił mnie ze znajomych na Facebooku. Także. Niepotrzebne to jest dla mnie. Ja wolę grać solo, nie lubię się z nikim umawiać też w grze. To jest dla mnie w ogóle najgłupsza rzecz. W Margonem to nie jest może aż tak wielkim problemem, jak było dla mnie na przykład na jednym z serwerów roleplay, gdzie naprawdę na każdą grę trzeba było się umawiać. W Margonem oczywiście też się umawiacie tam na kolosów i tak dalej. Ale to jest strasznie denerwujące jak dla mnie, bo. Często gra się z ludźmi, którzy nie szanują czasu innych osób i po prostu zdarza się tak, że jesteście umówieni na przykład na 18.30, a ludzie sobie przychodzą na 19.15. Albo też pojawiają się takie sytuacje, że jak jest większy skład, to przychodzą na przykład, nie wiem, o 18.15 już rezerwować miejsca. W związku z czym i tak wygrywają ci, którzy mają więcej czasu. Ja wolę grać solo i po prostu odkąd gram solo, właśnie te aukcje i tam dwójki, to się po prostu nie denerwuję i, i gra jest dla mnie czystą przyjemnością, a nie jakimś tam Wyzwaniem i człowieku rywalizacją. Jeżeli szukam rywalizacji w grze, to i tak nie szukam tej rywalizacji w grach MMORPG, tylko w grach takich nastawionych na jakiegoś skilla, na refleks, yy, myślenie. No oczywiście w Margonem też taktyka jest ważna. Zresztą robię pewien, można to nazwać eksperyment którego efektami myślę, że gdzieś tam za rok czy dwa być może przyjdzie mi się podzielić, jak właśnie sprytem i. i kombinacją można, można zyskać przy naprawdę niewielkiej ilości gry, ale to na razie sobie daruję, jak zwykle u mnie taka zajawka po prostu, gdzie nie powiem, nie powiem konkretów, ale powiem, że coś się dzieje, oczywiście wszystko zgodnie z regulaminem gry, żeby ktoś zaraz nie pomyślał, że mam farmę botów. W każdym razie coś tam kminie w tym temacie i, i myślę, że kiedyś być może się tym szerzej podzielę. Myślę, że to by było dość e, ciekawe. E, I okej, okay, wracając do tematu przewodniego odcinka, czyli do nowego świata, świata publicznego, o tym briefie na razie nie będziemy zbyt gadać, bo to zbyt dużo niewiadomych tak naprawdę. E, kiedy ten brief, e, tfu, ten publik mógłby wystartować? E, no i tutaj właśnie wszystko zależy od tego, czy rzeczywiście... Coś mi śmierdzą ci gracze trochę. <gry> Nie wiem dlaczego. Może to już zboczenie i, i przyzwyczajenie, ale naprawdę coś mi oni śmierdzą. Może to. Takie, no nie wiem, ja jestem trochę zrażony do tych outfitów, tych chłopków z wioski startowej. Źle mi się to kojarzy po ostatnich przeżyciach. W każdym razie za bardzo znowu odbijam od tematu. Zależy to wszystko od tego, czy właśnie Garmo uporało się z tym tematem infrastruktury, bo jeżeli to jest przemyślany ruch i robią zapowiedź, no bo myślę, że konkurs na nazwę świata można poniekąd traktować jak zapowiedź. Zresztą na pewno inni gracze też w większości chyba powinni myśleć w podobny sposób. Także podejrzewam, że uporali się z tym tematem infrastruktury, a jeżeli nie i jeżeli to jest nadal na gorąco robienie gdzieś tam tego wszystkiego, a, a konkurs powstał, bo tak i być może ten świat powstanie na przykład za pół roku, no też jest taka możliwość, ale, ale wątpię. Podejrzewam, że jeżeli na przykład konkurs kończy się chyba 22 stycznia, to obstawiałbym, że do tygodnia, dwóch tygodni mogłoby się coś zadziać, nie? Przynajmniej jakiś News, Nie wiem, właśnie jak to rozegrają. Czy wprowadzą świat z dnia na dzień, tak jak kiedyś, chyba parę razy zrobili? Czy zrobią zapowiedź, że świat wystartuje tego i tego? Wydaje mi się z perspektywy takiej czysto, chyba biznesowej, że mogłoby być lepszą opcją zrobienie pierw hypu na ten świat. Tak, tak zresztą, tak samo jak jest hype, właśnie na wymyślenie nazwy świata co jest bardzo fajną opcją. I, I wymyślenie konkretnej daty, a dopiero potem wielki start, z tym, że to będzie skutkowało na pewno większym obciążeniem. Więc nie wiem, nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, jak to rozegrają. Tutaj nie dam Wam żadnej gwarancji, ani też no na nic nie dam Wam tak naprawdę tu gwarancji, bo, bo to są same przypuszczenia. I jedna i druga opcja ma swoje wady i zalety, albo zady i walety, jak to niektórzy mogą skojarzyć z pewną wypowiedzią pewnego jednego z moich ulubionych Sportowców. Eee, tak, no więc e, zobaczymy. Zobaczymy, nie miejcie tego za pewnik. E, ja, jak, jeżeli miałbym obstawiać, e, na pewno nie postawiłbym na, tym, e, na, na na to pieniędzy jakichkolwiek. Ale powiedzmy, że kasztany e, mógłbym postawić jakieś, więc e, obstawiam, że gdzieś tam początkiem lutego coś by mogło się zadziać, albo nie wiem, ostatni. E, 29 styczeń też by był ciekawy. Czy to jest weekend? Tak, to by nie było głupie, 29 styczeń Zobaczcie, 29 styczeń wypada tydzień po 22 Do tego macie od razu weekend, bo 29 styczeń to jest piątek Jest już czas po feriach No Dla mnie make sense nawet Ale nie wiem, nie chcę, żeby się to brali jako zapowiedź, nie? To jest takie ukilowe gdybanie znowu no, kto wie, kto wie. Dobra, i jeżeli taki świat by miał powstawać, to miałbym od razu pytanie, czy chcielibyście taki odcinek? Oczywiście też bardziej pogadankowy niż poradnikowy, ale pod tytułem, jak przygotować się do startu nowego świata? Bo powiem wam szczerze, że na tych, startów, na tych startach światów byłem już. Myślę, że co najmniej kilka, kilkanaście razy. Nieraz rywalizowałem o topkę i całkiem nie najgorzej mi to szło. Więc myślę, że mógłbym coś nagrać, jakieś swoje takie luźne przemyślenia, co warto zrobić, jaką warto wziąć na przykład profesję i tak dalej. Myślę, że dla tych szczególnie mniej, za coś mi tu świeci z okna, ale nie, to, to jakieś. Chyba światła samochodów, nie wiem. W każdym razie, tak, myślę, że mógłbym coś tego typu nagrać, że dla tych nowych, szczególnie graczy, byłoby to w miarę ciekawe. Więc jeżeli byście chcieli albo mieli jeszcze jakiś lepszy pomysł, to możecie dać mi znać. I jeśli czas by mi na to pozwolił, byłoby trochę więcej informacji na temat startu tego świata, to myślę, że mógłbym spróbować coś takiego zrobić. Nie obiecuję oczywiście, ale, ale kto wie, dajcie mi proszę znać, czy, czy takie coś by Was w ogóle interesowało. I ewentualnie jakie kwestie warto by było tam według was też poruszyć, bo być może o czymś bym zapomniał. No i dobra, kolejne pytanie, czyli. Jak to głupio zadawać sobie samemu pytania. Czy będę grał na nowym świecie? Bo pewnie też takie pytania bym od Was dostał. To już zgaduję, że, że coś takiego by się pojawiło, więc odpowiadam. Myślę, że tak ale nie w takiej postaci jakbyście myśleli i to brzmi tajemniczo, ale chodzi o to, że myślę, że na 90 parę procent zrobię tam postać, ale też na 90 parę procent nie będę tam rywalizował o topkę czy o jakiś w ogóle ranking i tak dalej. No chyba, że to będzie świat właśnie na jakichś specyficznych zasadach, albo świat na przykład, o też fajnym pomysłem by był świat taki jak Genus, tylko że ogólnodostępny, że masz limit wyczerpania na dzień, to też by było całkiem niezłe, także może wtedy też bym coś pograł, ale tak, znaczy limit wyczerpania generalnie tak czy siak jest, tylko że można je dokupić za esełki, jest go dość dużo, no wiadomo jak jest. Także no to, to też by było coś, coś dla mnie nawet, ale nie podejrzewam, że nie będę tam na pewno expił za bardzo w górę. Nie, myślę, że nastawia się, to już mogę tak chyba zdradzić, bardziej aukcyjnie, że po prostu będę próbował zrobić tam sobie jakiś mały interes. Być może z tego pojawi się nawet seria, bo taka seria z Nowego Świata aukcyjna na pewno byłaby dla wielu z Was interesująca. Tym bardziej, że zacząłbym od zera, bo na pewno nie miałbym jak w pierwszych dniach przerzucić złota kantorem. Także no coś takiego też by chyba miało nawet sens Także tak, myślę, że będę grał na nowym świecie, ale, ale myślę, że nie będę na nim rywalizował Jeśli chodzi o priwa to tutaj jest jedna wielka niewiadoma, bo Z jednej strony od dawna chcemy zagrać z Big Milkiem tak casualowo na jakimś nowym świecie prywatnym Ten temat chodzi nam po głowie już od dawna, chociaż Jakoś zawsze tak jest, że raz Milek ma zajawkę, raz ja mam zajawkę Jakoś tak się nigdy nie możemy zgadzać za bardzo ale myślę, że gdyby miało mieć to ręce i nogi, gdyby brief był na przede wszystkim maksymalnych statystykach, bo inne w przypadku priwa już wiele razy mówiłem, dlaczego moim zdaniem nie mają sensu. Gdyby zarządca wydawał się całkiem kompetentny i, i nic by nas tam nie przerażało, to myślę, że moglibyśmy spróbować, więc. Tam też jest szansa, żebym zagrał, choć bez na pewno jakiejś rewelacji i, i walki przede wszystkim, bo no czas jednak dość, dość mocno mnie ogranicza też. Nie mam super, jakiegoś super ciśnienia teraz na, na rywalizację w Margo, więc myślę, że, że coś tam pomału można by było grać. Chociaż wiadomo, że jakbyśmy zagrali z Big Milkiem, to ta rywalizacja i tak by się włączyła, nawet jakby jeden drugiemu mówił, że, <noise> że, że będzie to olewał i grał pomału, więc to mnie też tak trochę e, niezbyt optymistycznie do tego nastawia. E, no i dobra, jeszcze tu mam taki temat zapisa zapisany, że na starcie tego odcinka wspomniałem trochę o, o tym, że gram teraz w jakieś inne produkcje w wolnym czasie czasami e, i rzeczywiście e, ostatnimi czasy. Mocniej wkręciłem się w temat Simracingu, czyli e, wyścigów e, można powiedzieć, samochodowych na komputerze. E, jakkolwiek głupio to nie brzmi, jest to naprawdę świetna zajawka, e, o ile w wyścigi e, komputerowe grałem już od wielu, wielu lat. E, tak nie grałem w symulatory e, za dużo, a tutaj rzeczywiście. Odkurzyłem swoją kierownicę, nawet powiem Wam, że kupiłem sobie niedawno trzy monitory. To znaczy, ja już i tak od lat miałem dwa monitory, bo nie wyobrażam sobie pracy na jednym ekranie, ale postanowiłem, że sobie, sobie zakupię właśnie trzy z jednej parafii, że tak powiem, żeby rozmiarem do siebie pasowały i tak dalej. No i żeby był ten lewy, właśnie głównie z zamysłem gier, oczywiście, no bo do pracy też go czasami używam, ale jednak do niej o, chyba się wko. Nie padłem na tym? Sorry, mikrofon mi za, zasłania połowę ekranu I nie widzę co tutaj o, no Wychodzi na to, że nie padłem Także spoko Także tak Dobra, bo ja tu się chyba niepotrzebnie wkopałem na mapę w ogóle z pająkami A tu nie bardzo potrafię w ogóle chodzić Szczerze mówiąc Tak na pałę sobie chodzę Patrzę się przez ten pop filtr, który mi znowu zasłania Trochę go spróbuję poruszać Znowu mi zasłania połowę, połowę ekranu no, więc wygląda tak jak wygląda. W każdym razie, tak, dość się fajnie wkręciłem w temat. Lubię, dobrze się przy tym bawię. Tam rywalizacja rzeczywiście potrafi mnie cieszyć, a nie jakoś tam specjalnie nadwrężać, Więc możecie dać mi znać, czy ewentualnie w przyszłości bylibyście zainteresowani jakimiś odcinkami z tego typu tematu. Choć tutaj wydajnościowo nie wiem, na ile ten komputer by mi jeszcze pozwolił, żeby nie tylko grać, ale i nagrywać. Więc nie wiem, ale ostatnio dość sporo grałem właśnie w Aseto, nawet w iRacing czy RF. No, próbowałem tak naprawdę wszystkie. Co jest chyba na rynku w miarę popularne, i naprawdę no prawie codziennie odpalam sprzęta i sobie wieczorami pocinam. Także to jest gdzieś tam główna rzecz, która mnie teraz interesuje, jeśli chodzi właśnie o świat gier. W Margo, tak jak mówiłem, też się coś tam pojawiam, ale. No, głównie, głównie, właśnie te aukcje gra taka bardziej single player Tak jak mówiłem, zauważyłem, że po prostu odkąd gram sam, to, to gra mi się lepiej i czerpię z tego naprawdę przyjemność. Gra nie jest taką grą z przyzwyczajenia, tylko jest taką grą, która naprawdę daje mi fan i, i po prostu. No, wiecie, no, Chciałem powiedzieć. Nie, nie wiem jak to. Nie wiem jak to w zasadzie powiedzieć po polsku. No, cieszę się nią, napawam się. Napawam? Nie wiem. Cieszę się nią. O, taką. Łapie chwilę. Dobra, no i w zasadzie to by było na tyle, jeśli chodzi o ten, o ten odcinek. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie, czy propozycje na kolejne materiały, to też śmiało możecie zadać je w komentarzach. Na pewno na te ciekawsze z nich chętnie odpowiem w jakimś tam kolejnym odcinku. Więc myślę, że to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Do zobaczenia, cześć.